Zauważyliśmy, że prawie 3% kwartał do kwartału wzrosły właśnie ceny na rynku nieruchomości i ten trend na pewno będzie się utrzymywał. Sektor budownictwa tym razem pokazuje, że no już jest bliski takiemu stanowi, który może powodować, że będziemy obserwować niepokojące zjawiska w tym sektorze. Mam na myśli na przykład szybkie zmiany strukturalne typu przejęcia czy fuzje, czy też być może rosnące ceny. Niestety, ale brak dostępu do gruntów, rosnące ceny wytworzenia powodują, że deweloperzy muszą coraz więcej nakładów wnieść, aby wybudować swoją inwestycję, co z kolei się przekłada na klienta końcowego. Można się spodziewać, że oczywiście te ceny jeszcze będą rosły, natomiast już nie w takim tempie, jak to miało miejsce w roku 2017, a szczególnie w pierwszej połowie roku 2017. Warto zwrócić uwagę, że w Polsce brakuje od 1 miliona do 3 milionów mieszkań, w zależności od tego, jak liczymy. Dlatego perspektywy te średnioterminowe i średniodługoterminowe dla rynku są bardzo dobre.